Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. W dzisiejszym odcinku będzie połączenie międzynarodowe, a konkretnie łączność za granicą. A żeby było bardziej skomplikowane, to wykonam je również za granicę. Jestem na Słowacji, kilka kilometrów od Polski. To, co widać na drugim planie, to Tatry Wysokie. Dzisiaj postaram się je przeskoczyć, co finalnie nie wyjdzie. A do połączenia użyję dwóch 5-metrowych drucików, byleby było prosto i tanio. Łączność oczywiście z terenu, tutaj z tej łączki. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do odcinka. No to przygodę z bezpłatnym połączeniem międzynarodowym zaczynam na Słowacji. A konkretnie tutaj, gdzie droga się kończy w miejscowości Zdjar. W wstępie do filmu powiedziałem, że finalnie nie przeskoczę Tatr Wysokich. I tak się stało. Najprawdopodobniej fala radiowa do korespondenta poszła bokiem. Więc fala radiowa swój początek bierze na Słowacji. Następnie przechodzimy przez Polskę. Zahaczamy o Zakopane. Fala radiowa najprawdopodobniej ponownie wkracza na terytorium Słowacji. Następnie przelatuje nad trzecim krajem, a mianowicie jest to Republika Czeska. Teraz przekraczamy kolejną granicę państwa i wlatujemy do Niemiec, leciutko zahaczając o przedmieścia Norymbergi. I finalnie przelatujemy przez Paryż. Więc teoretycznie nic nie usłyszymy z tegorocznej ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich. Ale nie ma co się zamartwiać, bo możliwość porozmawiania z innym radioamatorem jest zawsze ciekawsza. A tak wygląda mój setup antenowy. Tutaj mam prosty drucik wyciągnięty do góry na jakimś patyczku. Końcówka drutu wpięta do radia bez żadnych udziwnień i kabla koncentrycznego. Drugi drucik o takiej samej długości puszczony po ziemi. Antena jest na pasmo 20 metrów, więc każdy drucik ma 1/4 tej długości plus minus 50 cm. Wykonana została 370 km dalej, na górze szybowcowej. Miałem mało czasu przed wyjazdem, więc poprosiłem Kazimierza SP6 GBR o pomoc w dostrojeniu. Szczerze to nie wierzyłem w opowieść, że z tak prostej konstrukcji można nadawać. Z obserwacji już powtórzę po innych radioamatorach, że z praktyki zawsze lepiej wziąć troszkę dłuższy drut i docinać. Oczywiście ustawienie ramion ma tutaj wpływ na rezystancję anteny, a w moim przypadku nawet teren, na którym leżała druga końcówka na ziemi, miał znaczenie, bo na trawie SWR nie pozwalał na pracę, zaś końcówka ułożona na drodze już miała akceptowalne parametry. Widać przy budowie drogi donikąd, z której miałem przyjemność pracować, wykorzystano lepszej jakości kondensatory. Okej, słuchaj, ja cię odbieram na 58 tutaj. Imię Józek, Józef albo Józek, jak wolisz. I mieszkam 80 km na zachód od Paryża. Od strony Polski albo od strony twojej jestem za Paryżem w kierunku Atlantyku. OM łamany HF6 Tango Echo, tu Fox 8 do Rota Romanewa. Jakie inne warunki masz tam nadawania? Ty jesteś na wypoczynku, jakiś dom, coś takiego odbiorę? Dokładnie to wygląda tak, że jestem tutaj na łące, radio jest przenośne, innych warunków nie mam. To jest moje jedyne radyjko na KF-a, to jest PMR 171, co prawda pożyczone od kolegi, bo mój nie działa i będzie tam naprawiany, a tu już kolega go sobie naprawił. Natomiast problem z modulacją i to jest takie radyjko przenośne, że masz tutaj już swój akumulatorek, no i tam wali 20 W. No i to jesteś chyba pierwszą osobą, z którą się połączyłem z tym radiem na KF-ie, więc naprawdę dziękuję za odezwanie się. F8DRE, OM łamane na HF6TE. Mikrofon do ciebie. Not sure, because a very, very quick signal. Sorry, my friend, I give you the best 73 and thank you very much for coming back my call, but it's very, very difficult for me. Buona serata, buona fortuna. Un abbraccio, Antonio. Arrivederci, salve tu pre. No,
Wychodzi, że wystarczy kawałek druta, radiostacja i rozmowę międzymiastową, choć lepiej brzmi międzynarodową, możecie i wy wykonać. Kosz anteny śmieszny, więc tym bardziej zachęcam was do jej zbudowania. Napiszcie w komentarzach o waszych doświadczeniach, a niedowiarkom, że można pogadać za 0 zł, prześlijcie ten film. Niech się szerzy nasza radiowa pasja. Radio amatorów niech przybywa. Za tydzień w czwartek o 17:00 nowy film na kanale. Wędka w górach, czyli Grand Plain na pasmo 10-metrowe. Ja dziękuję za lajki i żegnam się z wami. Do usłyszenia na pasmach.